ja to też widzę, jeżeli chodzi o nas. Bo ja nawet już nie mówię o Kościele w ogóle w Polsce, ale ja biorę materiał z naszego własnego tutaj Kościoła. Jest odwrócony pewien porządek, jeżeli chodzi o Bożą prawdę. A mianowicie, to jest w Jakuba 4,7. Znacie ten fragment. Zbliżcie się do Boga i przeciwstawcie się diabłu, odejdzie od was. Gdybyście sobie analizowali ten fragment, to tam chodzi troszkę, jakby to jest głębsze. Tam chodzi o nie samo zbliżenie się do Boga, tylko tam chodzi o to, aby zgodzić się z Bożymi prawdami, aby podporządkować się Nim, poddać się pod panowanie Bożej prawdy. To nie jest zbliżanie się na zasadzie w uwielbieniu zbliżam się do Boga, tylko tu chodzi o to, że masz tą prawdę i weryfikujesz swoje życie i poddajesz się pod ten osąd i pod autorytet tej prawdy w swoim życiu. To jest to pierwsze, ten pierwszy element. Kolejny jest taki, że kiedy na tym stoisz, odwracasz się do diabła twarzą w twarz i przeciwstawiasz mu się w jakiś sposób, po prostu wypowiadasz mu tą prawdę w mordę. To nie jest jakieś wielkie twoje działanie, ale musisz mieć ten grunt, którym jest Boża prawda. I jaki jest tego efekt? Bo to są dwa elementy. Jeden wynika z drugiego. Jest tu warunek, jeżeli spełnisz pierwszy i drugi, to dopiero zadzieje się element trzeci, czyli i w tym momencie diabeł ucieknie od ciebie. Ale to nie dotyczy tylko tego momentu, kiedy ty mówisz won. Bo gdybyś zagłębił się w to słowo, które jest tam napisane, to chodzi o to, że on nie tylko ucieka od ciebie, ale on cię unika. To jest głębsze zrozumienie. Ale kiedy on cię będzie unikał w momencie, kiedy ty będziesz stał na Bożych prawdach i kiedy będzie podchodził do twojego życia diabeł, mówił stop. Wielu z was jest w takim miejscu, że borykacie się z tymi samymi problemami, z tymi samymi, notorycznie z tymi samymi problemami, opresjami, demonami, kłopotami. Ciągle, ciągle i ciągle. Bo wiecie co? Jest odwrócony porządek. Nauczyliście się, będąc w kościele charyzmatycznym, gromić diabła. I ja to widzę. I wielokrotnie jest tak. Jest precz, szatanie, precz. Won, won. Knebluję cię, związuję i wyrzucam. Ale ten człowiek nie zrealizował pierwszego elementu i nie stoi na Bożej prawdzie. I sypie się życie tego człowieka i wtedy zaczyna się. Módlcie się o mnie. Uruchomcie wstawienniczą modlitwę. W ogóle róbcie coś. Ewka, dzwonił do mnie. Ewka, zadziałaj. Ale wielokrotnie jest tak, że problem wynika z tego, że ty nie stoisz na Bożej prawdzie. I trzeba zacząć w ten sposób, że kiedy przychodzi do ciebie taka sytuacja, wrócić się i obejrzeć siebie przez pryzmat prawdy i spokutować, przestać tworzyć diabłu pewne środowisko do działania. Bo później jest tak, że jest człowiek, który na przykład notorycznie narzeka. Narzeka na wszystko, powiedzmy na swoją pracę. Że jest ciężko, że jest źle, że złe pieniądze, że zła szefowa, klienci beznadziejni i tak dalej. I ten człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, że otworzy pewnego rodzaju środowisko swoją mową i swoją postawą. I to nie dzieje się z dnia na dzień, to się dzieje w przeciągu jakiegoś okresu czasu. I później jest nagle tąpnięcie, bo jest tak, nie idzie mi. Bo pojawiały się problemy w pracy, bo zaczynały się pojawiać problemy, z których kiedyś ten człowiek wyszedł. Problemy fizyczne, problemy z psychiką. I ten człowiek jest zdziwiony i próbuje gromić tego diabła i nie wychodzi. Albo ten diabeł odchodzi tylko na chwilę i staje tam za winklem, czeka, aż się skończy nabożeństwo, żeby znowu do niego wrócić. Kwestia, czy to jest słaby demonik, bo wtedy hukniesz na niego, to ci ucieknie na chwilę. Ale to nie jest trwałe, tylko to jest na chwilę. Bo tworzysz mu środowisko. I wiecie, jak to wygląda w duchowej rzeczywistości? Kiedy jest taki człowiek, który nie ma zbudowanego fundamentu prawdy, nie stoi na tej prawdzie, nie pokutuje, kiedy jest taka potrzeba, ale mówi won, diable, won, to w duchowej rzeczywistości to wygląda w ten sposób, że ten diabeł stoi, drapie się po głowie i mówi, kurczę, jakaś nowa moda. Sam mnie wpuścił do mieszkania. Rozcielił mi łóżko, zaparzył mi herbaty, a teraz jest niezadowolony i mówi, precz, precz. Ale przecież sam dał mi bilecik uprawniający mnie do tego, żeby być i przybywać legalnie na tej posesji. Dopisał mnie do listy oficjalnych lokatorów tego domu.
Co po twoim precz, precz, szatanie, precz, precz? Jeżeli nie stoisz na Bożej prawdzie, to to wygląda komicznie. I borykasz się z tym samym problemem i wraca ten sam demon do twojego życia. Ale to właśnie z tego powodu. Zobaczcie, jak to wygląda. Są takie osoby, które w ten sposób robią. Nauczyliście się tak, bo tak się robi w Kościele. Ale ty musisz stać na tym fundamencie prawdy. Ale wiecie, bo to jest łatwiejsze. Łatwiejsze jest, związuje cię gromie, szatanie i w ogóle. Bo stanie na Bożej prawdzie od ciebie wymaga, wiecie z czego? Posłuszeństwa. Pracy nad sobą. Żeby to było trwałe. I to jest trudne, bo to jest bolesne dla duszy, bo się wychodzi z kompromisów. Bo trzeba na przykład ten niewyparzony język poddać Duchowi Świętemu i go prawdzie. Łatwiej jest narzekać. Trudniej jest ten język jednak ujarzmić. To wy decydujecie. Obietnica Boża jest taka. Jest to warunkowe, tak jak wcześniej powiedziałam. Ale obietnica jest taka. Jeżeli spełnicie te dwa fundamentalne elementy, to obietnica jest taka, że ten diabeł nie tylko ucieknie w momencie, kiedy powiesz won, ale będzie ci unikał w przyszłości, ponieważ nie będziesz mu tworzył środowiska, aby on tam się mógł panoszyć. Też jeżeli ktoś z was ma takie podejście, bo też tak czasami bywa w religijnych miejscach, miejscach bardziej lękowych, że człowiek staje na tej prawdzie, ale jest dalej bierny, to jeżeli też jesteś w takim miejscu, to zauważ, że to też nie zadziała. Ja kiedyś byłam w takim miejscu i dziwiłam się, że mi nie idzie w życiu. Zastanawiałam się, jak to jest możliwe, że mam problemy, mam opresję, skoro stoję na prawdzie. Ale wiecie co? Ja po prostu byłam bierna. I kiedy przychodził diabeł do mojego życia, nie mówiłam mu won. Więc jeżeli jesteś też w takim miejscu, to zobacz to. I spokutuj z tego. Wykorzystaj pokutę jako narzędzie. Bo ona ma swoje miejsce w chrześcijańskim życiu. Jest do użycia. Trzeba wiedzieć kiedy, w jakich okolicznościach i w jaki sposób. Korzystajcie z tego.